Moją rozmówczynią jest Justyna Dziedzic-Wińska, właścicielka i założycielka firmy Arcus Medical. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Jest pani bohaterką projektu To Tylko Płeć, który związany jest z projektem Sukces jest kobietą. Proszę opowiedzieć nam o swojej firmie. A jak znalazła się pani w tym miejscu zawodowym? Proszę opisać te dwie dekady działalności na rynku zawodowym. Przez prawie 15 lat byłam pracownikiem jednych z największych firm na świecie produkujących sprzęt medyczny do różnego rodzaju zabiegów chirurgicznych. I miałam okazję pracować z różnego rodzaju sprzętem. Głównie to był sprzęt jednorazowy, bo z takim też pracuję, do zabiegów chirurgicznych. W pierwszej firmie swojej zajmowałam się sprzętem dla neurochirurgów. W kolejnej rozpoczęłam pracę ze sprzętem do endowaskularnej chirurgii naczyniowej. To jest chirurgia mini-inwazyjna, to znaczy, że leczenie przeprowadza się poprzez wkucie do naczynia i w taki sposób wykonuje się zabieg do naczynia tętniczego bądź żylnego. I jakby potem cała moja droga, wybory kolejnych firm były podyktowane tym, żeby pozostać właśnie w tym segmencie klientów, czyli to byli właśnie chirurdzy naczyniowi przy zabiegach małoinwazyjnych. Pracowałam też z radiologami interwencyjnymi, z neuroradiologami i potem jeszcze przez każda kolejna firma, którą wybierałam, już pod tym kątem dobierałam sprzęt. To było dosyć istotne, ponieważ chciałam się wyspecjalizować, czyli ukierunkować w konkretnych tam dwóch, trzech specjalizacjach, żeby po prostu poznać ten rynek i każdy sprzęt, który się naturalnie potem gdzieś dochodził nowy, on w pewien sposób jest, ma pewne cechy zbliżone i wtedy było też mi łatwiej nauczyć się, czy go poznać. I wybierałam też kolejne firmy, gdyż od praktycznie pierwszej firmy sprzętowej, w której pracowałam, miałam takie poczucie, że nie do końca odpowiada mi praca typowego przedstawiciela leżącego na konkretnie małym terenie, czy tam określonym przez firmę, tylko po prostu chciałabym robić więcej rzeczy, mieć większy wpływ na to, jak wygląda ta sprzedaż, łącznie z planowaniem, nie wiem, z marketingiem, czyli być takim jakby kreatorem tego, w jaki sposób, gdzie sprzedawać, komu sprzedawać i jak sprzedawać. Więc praktycznie już dosyć w pierwszej mojej firmie miałam takie poczucie, że taką drogę chcę iść. Ciężko mi ocenić skąd, ale to był, pamiętam doskonale taki dzień, to był po prostu na zasadzie impulsu, że tak, odpowiada mi to, ale tak, chcę to robić po swojemu. Pamiętam, że zmieniałam też dosyć często firmy, bo mniej więcej zmieniałam firmę co 3 lata. Miałam po prostu w tamtym okresie chęć rozwoju i ciągle parłam do przodu. Więc po mniej więcej 3 lata to trwa tyle okres wprowadzania danego produktu na rynek i on potem się po prostu, krótko mówiąc, skręci, trzeba dopilnowywać. Ja wprowadzałam nowe produkty na rynek i szłam do kolejnej firmy, zmieniając stanowisko, nie wiem, żeby sobie zwiększyć obszar, zwiększyć ilość znajomości, nie wiem, inne możliwości. To też mi dało, bo w każdej firmie miałam jakby o krok wyżej, czyli w kolejnej zaczęłam jeździć na międzynarodowe konferencje i szkolenia. W jeszcze kolejnej już nie miałam możliwości mówić po polsku, więc pracowałam po angielsku i też pracując dosyć dużo podczas zabiegów chirurgicznych. Także każda kolejna moja firma, do której aplikowałam, wiązała się z jakąś też nową umiejętnością. Jak dobiera pani współpracowników oraz kontrahentów zewnętrznych, aby procesy były coraz lepsze i aby uniknąć ewentualnych błędów w biznesie? Jeżeli chodzi o kontrahentów zewnętrznych, to zwyczajnie, krótko mówiąc, trochę ich testuję na początku, nawiązując z kimś współpracę. Zazwyczaj jest tak, że mam jakiś już konkretny, założony plan. Myśląc o kontrahentach zewnętrznych, to mam na myśli osoby, która
osobę, z którą współpracuję, która się zajmuje przetargami i rejestracją produktów. Mam też osobę, która się zajmuje marketingiem takim typowo też internetowym, ale też marketingiem i tworzenia narzędzi i różnego rodzaju takich pomocy edukacyjnych do pracy dla moich klientów. To zazwyczaj były wybory na zasadzie też poszukiwań, robienia rekonesansu, dopytywania się, kto jest po prostu dobry na rynku, sprawdzania stawek i gdzieś wyboru. Czasami te wybory były ok, a czasami różnie i musiałam po prostu szukać konkretnych osób, ale jakby tutaj się zgadzam, że tak jest. Co do pracowników takich w terenie, no to tutaj to już jest inaczej, no bo w pierwszej kolejności zaczynałam od osób, które znam, ale to, z tym jest też różnie i się okazało, że nie zawsze osoby, które znam z terenu i może nie były moimi przyjaciółmi, ale się znaliśmy jako znajomi, sprawdzają się dobrze w roli pracowników, więc tutaj miałam troszeczkę większą selekcję. Różne te sytuacje miałam, też mi czasami miałam informacje, że po prostu niektórzy są niepotrzebni, że jakby za dużo generują kosztów i jakoś, krótko mówiąc, segreguję ich, brzydko to brzmi, ale taka jest prawda, tak, segreguję ich i gdzieś tam wybieram najlepszą opcję dopuszczalną, która po prostu mi się opłaca. Też wiele rzeczy, bardzo dużo rzeczy nadal robię sama, bo pomijając, że mam osoby, z które współpracuję, to zazwyczaj jest tak, że i tak trzeba je koordynować. I jeżeli wiem, że ta koordynacja przebiega ok, ja mogę zarządzić nimi przez telefon, mail, to jest fajnie, ale często dosyć szybko wychodzi, że ktoś po prostu nie nadaje się na takiego pracownika. Myślę, że im większe doświadczenie, to i dobra intuicja, tak. I pomyłek ludzkich też coraz mniej. Dużo zdarzało mi się sytuacji takich, że z kimś nawiązywałam współpracę i po pierwszym zadaniu ta osoba się wysypywała, czyli po prostu już wiedziałam, że czułam, że nic z tego nie będzie. Z niektórymi osobami miałam jakiś większy, konkretniejszy plan, z którymi chcę zrobić, ale się okazało, że dla nich jest to za dużo i potem musiałam te plany obciąć. I teraz troszeczkę rozdrabniam, czyli jeden mi robi to, drugi mi robi tamto. Życie pokazuje, elastycznie się dostosowuje i w zależności do sytuacji i do potrzeb. Na początku miałam koncepcję mieć normalnych, etatowych pracowników. Nie zawsze mi się to sprawdziło, bo okazywało się, że są olbrzymie koszty związane. Tak, etatowy pracownik to są olbrzymie koszty. Tak, związane ze wszystkim, no bo muszę mu zabezpieczyć samochód, komputer, paliwo i wszystko. Mój mąż prowadzi firmę przez 20 lat, więc on mnie też uczył, w jaki sposób sobie poradzić i te koszty utrzymywać na takim poziomie, jak jest. Także teraz mam grono zaufanych osób, które też współpracują z innymi firmami i po prostu wybierają sobie dane produkty, dany obszar, z którym chcą pracować i który im się po prostu opłaca. I wykonuję telefony, słuchajcie, jest taki projekt, można tutaj zarobić, możemy to sprzedać, możemy to wspólnie zrobić i najczęściej ta współpraca wygląda na zasadzie takich właśnie projektów na danym terenie i to mi się sprawdza, a ja je systematycznie koordynuję i to na dzień dzisiejszy się sprawdza, też uniknęłam takich kosztów dodatkowych właśnie. A dlaczego zdecydowała się Pani na udział w kampanii społecznej To Tylko Płeć? Moje środowisko pracy, mówię o głównie klientach, czy też jako, nie wiem, branża medyczna, branża lekarska, jest to dosyć takie zamknięte grono, które... Bardziej męskie. Nawet nie chodzi o męskie, ale jest zamknięte, no bo bardzo skupione na tym, co jest wewnątrz u nich i mało wychodzące na zewnątrz, na tym, co jest w świecie. Ja to zaobserwowałam wielokrotnie, to wielu z moich klientów powiedzmy prowadzi swoje biznesy, ale nie ma swojej strony internetowej, albo ma, ale różnie to wygląda. Są osoby, które fajnie prowadzą taki marketing swój, ale jest większe grono, nie widzi tej potrzeby. I ja już od jakiegoś czasu przed pandemią miałam takie poczucie, że jeżeli będę chciała rozwijać firmę, to muszę zrobić jakiś krok poza tą strefę, żeby nawiązać inne kontakty, no bo na przykład mam w planach, szukam teraz inwestora, bo chciałabym stworzyć swój własny produkt,
generalnie to jest mój kierunek, żeby nie kupować produktów od firm z zewnątrz, tylko już produkować swoje, tak. To jest mój własny, to jest jakby cel, do którego dążę. Więc zdam sobie sprawę, że muszę po prostu zrobić inny krok do tego, żeby poznać też no, rynek takiego marketingu i promocji siebie, żeby po prostu i firmy, i też charakteru tej pracy. Dla mnie to jest pierwsze doświadczenie tego typu, ale jak widzę, na pewno będzie bardzo rozwijające też. Tak, sama byłam ciekawa, jak odnajdę się w tym, jak będę się czuła w takim charakterze, ale myślę, że zdecydowałam się w odpowiednim takim czasie, bo ostatni okres spowodował, że dużo zmian wprowadziłam w firmie. Jakby też poszerzam swoje możliwości, czy też horyzonty i zawsze, chyba... Zawsze warto próbować. Tak, i myślę, że ten projekt jest właśnie takim jednym z elementów wielu kanałów po prostu, które... Dobrze, a jeszcze spytam właśnie o ten projekt, no bo jednak branża jest specyficzna, czy spotkała się Pani z jakimiś przykładami takiego nierównego traktowania ze względu na płeć w tej branży i w ogóle w swojej karierze zawodowej? Czy to jest nagminne, czy raczej incydentalne? Znaczy, jeżeli jako pracownik firm dużych jest taki podział na rolę męską i żeńską. Jest tak, że z facetami robi się biznes, mężczyznami robi się biznes, a z kobietami niektóre tak sprawdzają się, ale większość jest jakby no, też wizerunkowo jest potrzebna dla firmy. I też po to no, zwyczajnie, że kobiety idą na kolację, więc też mają jakby uprzyjemniać czas swoją obecnością, rozmową. Jest, tak, jest, kobiet. Jest to bardzo. I takie odczucie miałam pracując dla kogoś. Zdarzyło mi się też jakby takie, można powiedzieć, taka dysproporcja i taka kategoryzacja mnie i w ostatniej firmie, w której pracowałam, miałam wrażenie, że im większe, im lepsze stanowisko zajmuję, tym ten podział, to jest rola kobieca, tu męska, był bardziej widoczny. Im wyżej byłam, więcej, nie wiem, zarabiałam, bardziej prestiżowe, tym smycz była krótsza. W takim razie, jakie ma Pani rady po prostu dla kobiet, które zaczynają swoją karierę zawodową, żeby jakoś walczyć z tym, próbować się przystosować, czy to jest o wiele bardziej skomplikowane? Znaczy, znam wiele kobiet, które się przystosowało, więc to jest jakby decyzja taka wewnętrzna. Bo są osoby, które się przystosowały i funkcjonują w tym i mają z tego takie korzyści finansowe i każde inne, ale tym, czego się nie ma, to się nie ma po prostu życia prywatnego. I to jest bardzo widoczne, bo to jest tego typu praca, która polega na tym, że się pracuje praktycznie non-stop. Mi się zdarzało pracować przez cały tydzień i przez cały tydzień, nie wiem, być albo w samolocie, albo w podróży i praktycznie miałam wrażenie, że bardziej w hotelu się czuję lepiej niż w domu. Były takie dni. A jakie rady dla kobiet na początku takiej drogi zawodowej? Może jakieś pułapki, czego uniknąć, jak się zachowywać na podstawie Twoich doświadczeń? Na pewno trzeba... Jakie pułapki? No, najczęstszą pułapką jest to, że się po prostu jakby wsiąka w ten charakter pracy. Trzeba być wiernym sobie i na pewno stawianie mocnych granic, takich otwartych, i potem obserwowanie, jakie te granice wywołują reakcje, to jest chyba najlepsza rada, którą mogę dać. I pozostać wiernym sobie, bo gdzieś mniej więcej w swoich planach. Oczywiście to zależy, do kogo to trafi, czy ktoś chce być pracownikiem korporacji i pracować dla siebie, czy ktoś chciałby mieć swój własny biznes. W przypadku biznesu, no to jedyne po prostu, najlepszą radą jest to, żeby wykorzystać ten okres bycia pracownikiem dużej firmy do nauki jak najwięcej, no bo ja nigdy w życiu nie miałabym możliwości podróżować tak dużo, poznawać tak dużo ludzi, uczyć się języka, pracować angielskim, i to wszystko zawdzięczam tym wszystkim firmom. Żadna inna możliwość nie dałaby mi takiego spojrzenia szerokiego na w ogóle
biznes sprzętu medycznego. To tak, z tego trzeba korzystać. Czyli najlepszą moją radą jest skorzystać na maksa to, co daje firma i potem wykorzystać to dla siebie. Bardzo dziękuję za tą fantastyczną rozmowę oraz za uczestnictwo w kampanii społecznej To Tylko Płeć. Dziękuję. Ja również dziękuję.